W dzisiejszym materiale podsumujemy sytuację fundamentalną na złocie. Jakie są perspektywy dla kierunku ceny i m.in. dlaczego pomimo spadającej inflacji złoto nadal kosztuje ponad 2000 dolarów za uncję. Najpierw jednak wrzucam bardzo szybkie intro sponsora kanału, po którym przechodzimy prosto do tematu. No wszystko, co związane ze złotem, prowadzi do Chin. Metal szlachetny pozostaje zaskakująco stabilny, pomimo konsolidacji dolara na poziomie 3% od początku roku. Rosnących rentowności obligacji, rezygnacji, jaką widać na rynku instrumentów pochodnych z pomysłu, no rychłe właśnie obniżki stopy funduszy federalnych w marcu, no oraz wcześniej wspomnianego ciągle odpływu środków z funduszy ETF. Na złoto utrzymuje się na poziomie właśnie powyżej 2000 dolarów za uncję, no głównie ze względu na trwające wewnętrzne procesy w Chinach. No Chiny stoją w obliczu pogorszenia koniunktury gospodarczej, kryzys na rynku nieruchomości, spadek na giełdzie, no czytaj tutaj zniknięcie 5 bilionów dolarów, problemy z zadłużeniem samorządów lokalnych i powolna konsumpcja przyczyniły się do najgorszego spadku cen konsumpcyjnych od 2008 roku. No Chiny eksportują deflację do gospodarki światowej, ponieważ nadwyżka mocy produkcyjnych i spowolnienie PKB zmuszają chińskich dostawców do obniżania ceny produktów eksportowych. No a ma to oczywiście kluczowe znaczenie dla złota, ponieważ dalsze spowolnienie inflacji w USA skłoni Fed do rozpoczęcia ekspansji monetarnej. A im wcześniej nastąpi obniżka stóp funduszy federalnych, tym lepiej dla XAUUSD. No i właśnie, tym samym nastroje na rynku metali szlachetnych będą pewniejsze w miarę zbliżania się maja, czyli miesiąca, w którym ma się rozpocząć już ta pierwsza obniżka, seria obniżek tak naprawdę. A w Chinach nie ma alternatywy dla złota, a choć jego cena no właśnie osiągnęła rekordowy poziom i no jak wiadomo, tu trudno nakłonić Chińczyków do inwestowania w akcje, no gdy giełda załamuje się o 5 bilionów dolarów. Oprocentowanie depozytów bankowych również spadło w związku z obniżką stóp procentowych BBOC, czyli Ludowego Banku Chin. A ceny mieszkań, jak już wszyscy doskonale wiemy, spadają w najszybszym tempie od 9 lat. No zatem jaka inwestycja będzie najlepsza w takim otoczeniu, prawda? A oliwy do ognia dolewa jeszcze właśnie sam Ludowy Bank Chin. Przy czym w styczniu ich zakupy złota wzrosły o 10 ton. A liczba tam może nie jest imponująca, ale ten proces trwa już od 15 miesięcy. A tym samym od końca października rezerwy złota wzrosły o prawie 300 ton do 2245 ton. A to najdłuższy okres zakupów od lat 2015-2016, kiedy bank zakupił 184 tony w ciągu 15-16 miesięcy. A tym samym metal szlachetny pozostaje stabilny w obliczu wysokiego popytu w Chinach i eksportu deflacji, no co zwiększa szanse na szybsze rozpoczęcie ekspansji monetarnej przez Fed. No, pomagają zrównoważyć umocnienie dolara, rosnące rentowności obligacji i właśnie odpływy pieniędzy z funduszy ETF. A inwestorzy biorą także pod uwagę takie czynniki, jak oczywiście wspomniana jeszcze w innych materiałach geopolityka, wybory prezydenckie w USA, które mogą wywołać panikę na rynkach, a także nawet ewentualną recesję w USA. Nie można też wykluczyć opóźnionych skutków agresywnych podwyżek, no właśnie niższej produktywności i ogólnego wyczerpania bodźców fiskalnych, które mogą spowodować załamanie w gospodarce amerykańskiej, no co znowu może oczywiście negatywnie wpłynąć na XAUUSD. Na takie okoliczności sugerują przejście do średnioterminowych pozycji długich w miarę jak złoto zbliży się do poziomu 2000 dolarów, czyli mówimy o tej okrągłej liczbie. No ale oczywiście należy pamiętać, że nie jest to porada w rozumieniu przepisów prawa oczywiście, a jedynie moja opinia. Więc każdy musi dokonać własnej analizy i podjąć samodzielną decyzję. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i słyszymy się w kolejnym materiale.